Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak z kolorowego papieru wykonać renifera. Potrzebne nam będą następujące materiały. Rolka po papierze toaletowym, papier w kolorze brązowym, białym i czerwonym, klej, czarny pisak i nożyczki. Zapraszam do oglądania. Na początek z brązowego koloru wycinamy sobie pyszczek naszego renifera. Wycięliśmy sobie pyszczek naszego renifera. Tutaj mamy kształt koła, a tutaj bardziej taki owalny. Teraz przykleimy sobie nasz pyszczek do rolki po papierze toaletowym. Najpierw przyklejemy sobie tą bardziej owalną część. Możemy sobie ją przykleić prosto, możemy ją sobie przykleić troszkę z ukosa. Drugą część smarujemy klejem i również przyklejamy. W ten sposób, żeby tutaj sobie dojechać do samego końca naszej rolki. Pyszczek mamy przyklejony. Następnie bierzemy sobie pisak i rysujemy uśmiech naszemu reniferowi. Następnie z czerwonej kartki wycinamy sobie kółeczko na nos. Ja już sobie tutaj przygotowałam wcześniej. Nasz nosek przyklejamy sobie w ten sposób, tutaj tak na środeczku. Teraz z białego koloru wycinamy sobie oczka. Następnie przyklejamy sobie może być to w ten oto sposób. Jeżeli macie w domu ruchome oczka, również możecie je przykleić. Tak samo nosek możecie zrobić sobie z jakiegoś czerwonego pomponika. Czarnym pisakiem robimy sobie w środku kółeczka. Czyli źrenice. Oczy, nosek mamy gotowe. Przejdziemy teraz do wycięcia rogów. Rogi wycinamy sobie z czerwonego koloru. Ja sobie tutaj narysowałam wcześniej szkic takiego roga. Teraz sobie go wytnę. Rogi mamy już wycięte. Wytniemy sobie jeszcze uszy. Uszy możemy wyciąć z brązowego papieru. Możemy również to zrobić z czerwonego.
kochani, przykleimy sobie nasze uszy. A następnie przykleimy rogi naszemu reniferowi. Nasz renifer już gotowy. Mamy pana renifera oraz panią reniferową. Pozdrawiamy was serdecznie.